Skrót odcinka. Jeśli Jezus mówi, że tak jest, to tak jest. Tak? Z Ewangelii według świętego Marka. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Kiedyś do radia Erewań zadzwonił słuchacz z pytaniem: proszę pani, czy to jest prawda, że w Moskwie na Placu Czerwonym rozdają Mercedesy? I pani z radia mówi: no tak, proszę pana, to jest w ogóle bardzo prawda. Tak, wszystko się zgadza, tylko że nie w Moskwie, tylko w Leningradzie. I nie na Placu Czerwonym, tylko na Placu Rewolucji. I nie Mercedesy, tylko rowery. I nie rozdają, tylko kradną. No i ta historyjka trochę skojarzyła mi się z rozmową telefoniczną, którą, no, powiedzmy, odbyłem zupełnie niedawno z pewną sympatyczną panią, która dzwoniła w sprawie przedłużenia umowy. No i mówi do mnie: proszę pana, specjalnie po prostu dla pana mam tutaj taką umowę, że w ogóle urywa głowę. Jest rewelacja, świetna sprawa. Po prostu specjalnie dla pana mamy tutaj takie różne rzeczy, dodatkowe kanały na przykład. I mówi pani: proszę pana, kanał seriale. I mamy same po prostu kultowe, takie znane na całym świecie seriale. No ja, ponieważ mam dosyć charakter paskudny, więc mówię: proszę pani, jestem bardzo zainteresowany, ale niech mi pani tak z kapelusza wymieni 5 po prostu takich super kultowych seriali. I właśnie taka cisza zapadła, a pani mówi: pana, znaczy, no jest taki jeden serial, w ogóle, znaczy ja w ogóle nie oglądam telewizji, więc nie jestem tu jakiś wiarygodny, ale mówię: pani, ale to ja nie słyszałem nigdy. No mówi: no bo proszę pana, on od roku dopiero emitowany jest. Ja mówię: to jak od roku już jest kultowy? A to jest polski w ogóle, proszę pana. Ja mówię: znany na całym świecie? No tak. No to niech jeszcze ze 3 pani mi chociaż wymieni, no. Już nie chciałem się nad panią pastwić. Oczywiście okazało się, że pani nie potrafiła nic wymienić. O czym to świadczy? No, że ta jej zapowiedź, jej propozycja, jej reklama była do bani, zwyczajnie gołosłowna. I tak naprawdę nikogo z nas to nie dziwi. Jesteśmy raczej przyzwyczajeni do tego, że reklamy podobają nam się nie dlatego, że reklamują coś fajnego, dobrego, pożytecznego, ale po prostu są fajne do oglądania. Albo nas śmieszą, albo trochę irytują, albo w jakiś sposób nas pobudzają po prostu. I rzeczywiście jest to pewien chyba rys charakterystyczny naszych czasów, że i reklamy, różne propozycje, zapowiedzi, jeśli są językowo poprawne, interesujące i atrakcyjne, no to nam się podobają. Bo wiemy przecież dobrze, że jeśli ktoś mówi: pana, propozycja specjalnie dla pana, no jest to zwyczajna ściema. Jeśli ktoś mówi: pana, to jest najlepszy samochód po prostu dla pana i w ogóle na świecie, albo że to masło w ogóle nie ma żadnych konserwatów przy pana, albo że cokolwiek innego jest najlepsze, naj, no to chyba mało kto w to wierzy. Lubimy to, jeśli nam się to podoba w sensie estetycznym. Ale myślę, że problem polega na tym, że ten mechanizm możemy odnosić też do słuchania Ewangelii, słów Jezusa. Być może włącza się nam ten mechanizm pewnego filtrowania treści, mówienia: nie, ale to jest przecież niemożliwe. To wiadomo, że Pan Jezus tak mówił, no ale to tak chyba nie jest do końca. To jest pewna parabola, to może jest jakiś symbol, albo tylko tak powiedział. Jeszcze bardziej, kiedy słuchamy księdza, kapłana, który mówi kazanie w kościele, no ale no wiadomo, że ksiądz tak musi mówić. No to wiadomo, że nie powie czegoś innego, takiego normalnego, wiesz, prawdziwego, tylko to, co ksiądz mówić musi. Jakby nie przychodziło nam do głowy, że może rzeczywiście to jest po prostu prawda, co mówi Jezus, że Jezus przedstawia nam rzeczywistość taką, jaka jest, odkłamaną. I pewnym problemem w nas może jest to, żeby ten mechanizm, który w nas jest, odrzucić. Jezus mówi: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. To są słowa trochę banalne, jakby masło maślane. No przecież wiem, że jak mam uszy, to nie mam wąchać nimi albo iść nimi na spacer. Ale zdaje się, że Jezus mówi, że jeśli masz uszy, które służą do słuchania, to naprawdę słuchaj, a nie filtruj. Nie decyduj, co jest warte przyjęcia, a co nie, bo nie jest to twoim zadaniem. Twoim zadaniem jest uwierzyć w to, co mówi, co podaje, co przynosi ci Jezus, a nie
segregowanie. To mi się podoba, biorę, to jest takie słabe, to nie, a to na pewno nie jest prawda, odrzucam. Ponieważ takie podejście, te mechanizmy sprawiają, że najzwyczajniej w świecie rozmijamy się z prawdą, która być może przechodzi nam koło ucha. Dobra, dobra, tylko myślę właśnie szybko, jak to pierwsze zdanie walnąć. Marek 4:9. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Dobra, żartowałem. To jest normalnie. Nie, to właśnie tak na płasko czytam w kościele, nie? Pokaż. Nie jest za bardzo w lewo? Raz, dwa, trzy, cztery. Znaczy on tak cały czas jest, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Na środku bardziej. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak.